Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o turniejach klubowych, które odbędą się już dzisiaj. Podam Wam linki do zapisów oraz powiem szczegóły ogólnie, jak zagrać. Ale zanim do tego przejdziemy, to zachęcam Was do zostawienia suba z dzwonem, do zostawienia łapki w górę i do wspierania mnie w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Dzięki. Jak pewnie wiecie, wczoraj odbył się turniej Pelego pod nazwą Pele Cup. Dzisiaj mamy do rozegrania cztery różne klubowe turnieje, które nazywają się Face City Cup, Inter Cup, AS Roma Cup i AC Milan Cup. Możecie się zapisać na jakikolwiek, tym, że jeśli chodzi o rozegranie tych turniejów, no to one trwają praktycznie w tych samych godzinach, więc możecie zagrać praktycznie tylko jeden. Jeśli chodzi o godziny, no to turniej Face City Cup odbędzie się dzisiaj, to jest 21 stycznia, o 17 potrwa do 19. Następnie trzy pozostałe turnieje, czyli Inter Cup, AS Roma Cup i AC Milan Cup, rozpoczną się o 18 i potrwają do 20. Są to turnieje solo i w każdym z tych turniejów będzie do rozegrania 7 meczy. Jeśli chodzi o punktację, no to tutaj Wam wyświetlam tabelkę. Za każdą likwidację macie jeden punkt i ogólnie punktacja wygląda tak samo jak w Pele Cupie, czyli top 75 punkt, potem dodatkowy punkt top 50, top 40 punkt, top 30 punkt, top 25 punkt, top 20 punkt, top 15 punkt, top 10 punkt i potem top 5 2 punkty, top 3 to są 3 punkty, potem top 2 kolejne 2 punkty i za zwycięstwo dostajecie 5 punktów, czyli za gierkę bez ani jednego fraga można zgarnąć 20 punktów. Jeśli chodzi o nagrody, to też tutaj Wam wyświetlę informacje, ponieważ Face City ma troszkę inne nagrody niż AC Milan, AS Roma i Inter, ale to już sobie wszystko zobaczycie. Jeśli chodzi o warunki wzięcia udziału, no to trzeba mieć jak zawsze 30 poziom konta, trzeba mieć ukończone 13 lat, trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to link znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o rejestrację, no to będziecie mieli linki w opisie. Jeśli chcecie zagrać jakikolwiek turniej, no to po prostu trzeba nacisnąć tutaj przycisk zarejestruj się. Pyk, naciskamy i tyle. Jak się zarejestrujecie w zakładce rywalizacja, będziecie mieli te turnieje odblokowane wszystkie. Macie sobie to sprawdzić też tutaj detale i tak dalej, ale to już wszystko było powiedziane. I tak naprawdę to wszystko, więc pamiętajcie, trzeba mieć 30 poziom konta tutaj. Trzeba mieć 13 lat, trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie, no i trzeba się zarejestrować przez linki, które macie w opisie pod tym filmem. Z mojej strony to wszystko, jeśli odcinek Wam pomógł, to możecie zostawić suba z dzwonem, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli nie macie kogo wspierać w sklepie Fortnite, to możecie wpisać kod Tomala. Dziękuję bardzo. Ja życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, hej, cześć, pa.